Witam wszystkich, tu LavoScore i zapraszam na Zagrajmy w KOTOR. Idziemy teraz przekonać Rachezię, ponieważ Shen się w niej zakochał, a my robimy ze swatów. No a tak naprawdę musimy przekonać ją, żeby razem z nami opuściła ten przybytek. Tak jest. Shen can be so stubborn sometimes. If one of the security droids sees me wandering the halls, father will get suspicious. Już nie ma kto cię zobaczyć z tych droidów, wiesz? Shen would rather die than leave me here alone to face the wrath of my father. O rany. Tell Shen I will meet you outside the gates. I will wait as long as I can, but you must hurry. Okej. Wow. Fajnie. Mamy nowe poziomy. Mamy nowe poziomy i co mamy? Więcej zdrówka. To się zawsze przydaje. Masz tu uwagę, co tu? Wiesz, uważna. I także właśnie wir mocy. To jest dość dobra moc, przyznam. Zadaje śladowe ilości obrażeń, ale także sprawia, że no to są modyfikatory, sobie poczytajcie. Sprawia, że postać wróg, na którym zastosujemy tę moc, zaczyna unosić się w powietrzu, a my możemy go wtedy okładać ile wlezie. No i często korzystałem z tej mocy. Czy ja coś tu nie zwiedziłem? Nope. O! Czy to zostało? Wiecie co? To mnie zbytnio nie obchodzi. Gdzie byłeś, Shen? Gdzie ty jesteś? Nie tutaj, po drugiej stronie. Albo gdzieś obok. Tutaj będziesz. You're back. Have you spoken to Rahasia? Tak, jest. I pray she is not just telling me what I want to hear, but I will have to take that chance. Hurry then, we must not keep Rahasia waiting. Shen, you're safe. Tak, tak. Rahasia. Well, thank goodness you. Dawać kredyty i doświadczenie. To this kind Jedi that we managed to get this far at all. I thank you, Jedi, for all that you've done. Oh, so sweet. Jestem... Właśnie. What? You're just doing this for the reward? Tak. How could you? I thought you... No co? Co myślałaś? Że za piękny uśmiech, baby? Kredyty są ważne. There you are, Shen. Father! Mr. Metale! Rahasia! Father! Mr. Sandril! Poznajcie się wszyscy! I knew this was Czasiu, Zdzisiu! Knew you had captured my son. You had taken my Cassus from me long before that. You started it. I don't want to hear any of your excuses. Now I will get revenge for your transgressions. Okej, teraz możemy namawiać ich, żeby się uspokoili, czego oczywiście nie zamierzam robić. No właśnie. No, father, don't do this. Czemu po prostu się nie pozabijacie? It's gone too far. Właśnie. Alan has crossed the line one too many times. For what you've done. Czujecie dark side? Dobra, skończcie gadać, zacznijcie strzelać. Właśnie. I'm glad somebody finally said that we've all been sinking. Yes, they will slaughter each other. To co? No, don't. Yes. This has all gone horribly wrong somewhere. Arlen, what can we be thinking? How could we have let this go this far? A co, nie chciałeś go zabić w końcu? We are at each other's throats now, fighting over our children's lives, when they are old enough to live their own. He is my son. How can he disrespect my wishes like this? O, możemy skłamać. Ciekawe, co ci powiedzie. Jej! No! Właśnie. Widzisz, co ci zrobił? Świnia jedna? Tak. Yeah. No, don't do it! Die!
Bang! Papa Ashen. Co teraz? Zaraz. Kill them all! Papa Archeizia. Ramis, co teraz? Rany, to jak gra w szachy po prostu. Jej, dostaliśmy kolejne punkty. A teraz niszczymy droidy, które sprzeciwiały się. Nie. Czyli zwróciły się przeciwko nam. Jeden droid, drugi droid. Droidy są słabe. Bang! Tak się rozwiązuje problemy. Niestety ani Sandra Liński, ani Manta Liński nic po sobie nie zostawił. Ciekawe, czy możemy nie możemy splądrować nawet ich posiadłości. Pitfall. No cóż, teraz pozostaje udać się nam do starożytnych ruin, by rozwiązać zagadkę naszych dziwnych wizji. A raczej właśnie nie sądzę, czy... Ej, czemu mam jeszcze ten... to zadanie aktywne? Dziwne. Nie są wykonane. To zadanie nie daje mi spokoju. Dobra, wykonane. Tragiczne, wcale nie. A co chodzi z tym? Nie rozumiem kompletnie. Wydawało mi się, że raczej Elisy już się nie spotyka. Okej, idziemy tutaj. Oraz już prosto do ruin. Jak sami widzieliście, mroczni Jedi mają dość specyficzny rodzaj rozwiązywania problemów, czyli po prostu zabijania wszystkich. O, piorun, jeszcze raz. Cóż, co ciekawego w tej mocy, może ona także ranić, to znaczy ostatni poziom tej mocy rani wszystkich przeciwników. A ta może tylko, kiedy są oni dość blisko siebie. Na przykład jeśli jest trzech wrogów naraz dość blisko siebie, to uderzamy w centralną postać i wtedy zadajemy obrażenia wszystkim trzem. Dobra, co znajdziemy w ruinach? Tego dowiecie się w następnym odcinku z serii Zagrajmy w KOTOR. Tu był LavaScore i życzę wszystkim widzom miłego dnia.